Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. O Jezus! Okej, tego się nie spodziewałem. Hej, cześć, siema do wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się bardzo serdecznie na starcie odcinka. Rozwalmy gościa, który nieźle mnie zaskoczył. Nie spodziewałem się, że on może tu wejść. Dobra, teraz będziemy w drodze do tego bossa, o którym mówiłem. Tego, którego miałem w planach pokonać na początku. W poprzednim odcinku, ale trochę się zagadałem ze Straydem. Tak więc na razie używamy pachnącej gałęzi, żeby tego ziomeczka odkamienić, ale niestety to nie jest kolejny ziomek nam przyjazny. To jest ziomek, którego trzeba po prostu zabić. Stało mi 10 tysięcy pochanów ze Straydem. Niestety przez przypadek, jak ostatni debil, go zabiłem. Tak, wiem jak to brzmi, ale... No niestety to prawda. Że jak nie lubię tego miejsca za to, ile tam jest skampionek w tym trudnym przejściu. Dobra, może... Masz zaklęcie, to się nie da. Tu zaklęcie, tam bombeczka. Nie chcę wiedzieć, co on celował. Typie, ty umiesz celować? Powiedz mi to. Ja sądziłem, że trafienie bombą czy kogoś tak małego nie powinno być trudne. Ale proszę, można się mylić. Dobra, tu chyba nie powinno już być nikogo. Przecież naprawdę muszę zawsze jakąś durnotę powiedzieć. Hełm Szermierza. Felicja śmiała, no. To nie jest osoba, którą bym chciał tu przyzwać. Tym bardziej nie wiem, czy chcę to otwierać, no ale... Zróbmy to. Bierzemy dwóch klejnotów na raz. No dobra, widzę, że nikt nie chce się ze mną walczyć. Co? Musiałem wykrakać, co? Może zostaje to bez komentarza. A, moje ostrze było, no, troszeczkę wolniejsze od twojego, no ale coś za coś. Kurde, czy tu naprawdę nie ma nigdzie Luka Thiel? O, tu jest ten skrócik do odblokowania, który można od razu... Jezu, jak się wystraszyłem! Ty gnoju, przywitaj się z kulą otchłani. Jak nie wystraszył skubaniec, no wziął mi wyleciał na plecy. O, kukła i dusza dumnego rycerza, super. Średni deal, no ale okej. Dobra. Okej, teraz jest wszystko w normie. Dobra, nie mam nic, co by zatruwało. To może być błąd z mojej strony, bo ten przeciwnik ma to do siebie, że ma sporo życia, ale dobra. Zobaczmy, jakie będę bił normalne obrażenia. Proszę, strażniczki ruin. Tak, to są moi przeciwnicy. Okej, nie najgorsze. Oczywiście, jeżeli teraz bym zeskoczył na dół, no to niestety, ale dwie pozostałe dołączą do walki. Dopóki można, warto z tą jedną rozprawić się. No,
na solówce, mówiąc wprost. One, to jest w ogóle przeciwnik, który ma jeden, a ten sam zestaw ataków. To są trzy strażniczki, a każda walczy dokładnie tak samo. I jeszcze ma oczywiście tę niesamowitą tarczę, która pochłania absolutnie wszystkie obrażenia, jak tylko sobie... jak tylko mają uniesione. Dobra, jedna już idzie. Gdzie jest trzecia? Jakim zabiłem? Jedna jest... A, druga... Jak mnie miotła! Dobra, tu wiem, że są gdzieś sekretne przejścia. Które to były? Jest! Dobra. To jest też ewentualny safe house dla mnie. Oczywiście najpierw trzeba... zdążyć tam wbiec. A nie, jednak nie. Okej, okay, nieważne. Figanie. Nie mam lepiej powiedzieć, jak ja to przeżyłem, ale okej. Okay. Ale to w sumie długo nie potrwa, jak zaraz dobiegnie kolejna. No właśnie, mi sprzeda ten durny cios. Wirowanty dookoła. Dobra, myślałem, że uda mi się wbiec do środka, się wyleczyć coś, ale nie, widzę, że... Niestety, ale... Nie ma tak łatwo. Dobra, czy miałbym coś bliżej? No z warsztatu w sumie jest bliżej. Spróbujmy z warsztatu. Strajd też powinien się odrodzić za jakiś czas. Znaczy odrodzić, no, powinien się pojawić za jakiś czas jego nagrobek, który... dzięki któremu ja będę w stanie go... ożywić. Ale to... O, teraz się udało! Ale to dopiero później. Dobra, odzyskajmy póki co nasze kochane człowieczeństwo. Dziewnijmy sobie też klejnocik na żyćko. I lecimy w górę. Z jedną taką to ja mogę walczyć. Ale z trzema? O, sorry, Winnetu. Jeszcze jest w całej grze jest jeszcze jeden boss, który nie doprowadza do szewskiej pasji. I Bagatela nie jest to boss wcale finalny. Okej. Okay. Alessia padła, no to czas na solówkę z Riz, czy Rike, nie wiem jak to imię czytać. 150 z czarów. 201 z uroków. No, z uroku właściwie. Ale wiadomo, no. Z jedną to już pójdzie po prostu gładko. I fakt, ktoś mi tam może wyzywać od cheaterów, no ale... dla mnie to jest tylko ułatwianie sobie życia. Bo prędzej czy później i tak bym je zabił, no ale jak... skoro mogę zrobić to szybciej i tym... Świetnie. I tym bardziej oszczędzić nie tylko sobie, ale i wam czasu, to czemu mam tego nie robić? Gin! Ile? 36,5 tysiąca. Dusza strażnika ruin. Dobra, tu wiem, że jest kilka takich ścian. I za którąś może się coś kryć. Jeszcze jedna. To jeszcze. Tak, to jeszcze ta. Zobaczmy tutaj. Tu jest droga na górę. Tu już widziałem, że jest skrzynia. A w skrzyni. Tarcza cel. Ale wielka tarcza przedocy, to nie zdążyłem sobie tego schować, czy nie zdążyłem, zapomniałem to schować właściwie. Mała metalowa tarcza z wypukłościami, małe tarcze, a dobra. Czyli kawałek po prostu tekstu, ale nic więcej. Bo dalej już jest kopii wklej z innej tarczy. Ale to jest nieważne akurat. I teraz tak, tu mamy skrzynię, w której jest...
czar cisza. Jak się w sumie tak stanie pod światło, to widać, że na ścianie są jakieś drzwi schowane. Kość wiodąca do domu z sztuk 3. Okej, okay, i tutaj powinno być normalne wyjście na górę do piątego ogniska w tej lokacji. A zarazem ogniska przejściowego do jeszcze kolejnej lokacji. I teraz uwaga. Podchodzicie tutaj i nie czekacie. Lecicie od razu do przodu. No jak poczekacie za długo, to mumia wysadzi was w powietrze. A tutaj zawsze można się po duszę cofnąć. No i tyle. Teraz tak. My rozpalamy tutaj ognicho. 13 minut. Zginę. Raczej nie. Dokładnie. Katana w dłoń. Duża pała. Nie! 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 O, wiesz, w sumie spróbujmy. Ma teraz mocniejszą broń. Pisałem teraz. Kurde, chciałem leczenia użyć. Udało się. Ładnie. Dobrze. Ha! Pierwszy! Dobra, udało się go zabić. W nagrodę trochę dusz i migoczący tytanit. Tutaj oczywiście chcemy wykorzystać kamień klucz Farosa. I tu się gdzie to odblokowuje? Tutaj obok. No. I to odblokowuje nam przejście do księżycowej dzwonnicy. Która jest jakby takim sub miejscówką. Ale ona w sumie sprawdza się tylko i wyłącznie do tego, że możemy tam pójść, troszkę pozwiedzać. Po pierwsze, odkryć też nowe przymierze. Ale to jest... Są dwie dzwonnice. Jest księżycowa i chyba słoneczna. Ale jedna i druga sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, że to po prostu trzeba... Znaczy trzeba. Że gracze walczą po prostu między sobą. I tak sobie nabijają punkty. No ale... Co będę gadał? Tu wchodzimy. Tu w ogóle jest pełno takich o trupów. I jeden żywy. The bell belongs to the princess, it do. Stay back and we slice you to bits. Here my chance, we shall be left. Stay back all your pieces, tiniest pieces. A long, long, long time ago, the princess should know me. Yes, just like so. To guard this bell for the prince's honor. Stay away, foul undead, or you'll be a goner. Stay back! It belongs to the princess, it do! No, gościu ma trochę nierówno pod sufitem od pilnowania tego dzwonu. No, oczywiście chcemy przystąpić, potem dzięki słodkie szalkła, bez żadnych konsekwencji, możemy z danego przymierza wyjść. No, ale zawsze warto. Slice them to pieces for the princess.
Dobra, typie, weź się uspokój może, co? Ale niestety... O, to jest też taka, powiedzmy, sublokacja, ale... kryje ona też w sobie... bossa. Bo i to jest boss z kategorii tych, których ja szczerze nienawidzę. Bo to jest boss, uwaga, zbiorowy. Ale... kolejne kadzidło. Ale nie taki boss jak na przykład Smaug czy Ornstein, że mamy dwóch typa. Glencore bez pana. No, niestety nie jest to Lucatiel, a na nią trochę liczyłem. Ale zobaczmy, może będzie wyżej. O, atak mrocznego ducha, strażnik dzwonu. Bladego pojęcia nie mam, gdzie jest ten mroczny duch, no ale chyba jest gdzieś w pobliżu, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy nie ma go gdzieś na górze. Tak wiecie, stoi, oczekuję, aż do niego przyjdę. Choć tego, co kojarzę, raczej nie będzie tutaj sam. Ma pełno przydupasów. No, to jest taki sam mini ziomek. Więc pozwólcie, że niczym samuraj jednym ciosem się z nimi rozprawię. Najzwyczajniej w świecie po prostu przyspieszając nieuniknione dla nich. Kukła człowieka. Rozjarzone klejnot życia i zioło brzasku. Dobrze. Tutaj pociągnij. Okej, no zabijemy w dzwon, ale czy to coś da? Właśnie nie jestem pewien, czy to ma coś dać. Dało, odblokował mi przejście, dobra. Oczywiście nie zamierzam walczyć z tym bossem fair, bo ten boss jest też zupełnie nie fair. Są to gargulce z dzwonnicy, jest to praktycznie zrecyklingowana wersja bossa, jednego z pierwszych bossów z Dark Souls 1, z tą różnicą, że tych gargulców jest tu aż 5. A walczy z nimi dokładnie tak samo jak z tymi właśnie z pierwszej części. Nawet zaryzykowałbym dość... W sumie zaryzykowałbym. Ciężko mówić o ryzyku, jak, skoro to jest wręcz potwierdzony fakt, że ten boss jest naprawdę, ale to naprawdę irytujący. Ja tego nawet za bossa nie uznaję. To jest tylko upierdliwa przeszkadzajka tak naprawdę. Bo to jest boss, który strzeże przejścia tak naprawdę prawie że donikąd. To jest ognisko. O, rytualna obrączka południa. No, dla tej jednej, tego jednego pierścienia warto nawet to zrobić. No, może jeszcze ewentualnie do tego, co się znajduje tam na dole. Także ognisko rozpalone. Co daje sama obrączka? Otóż obrączka pozwala na dostrojenie dodatkowych zaklęć. Jeden z tajemnych skarbów odnowionych w Aldi pozwala na dostrojenie dodatkowych zaklęć. Ta skromnie wyglądająca obrączka posiada potężną magiczną moc. By wyobrazić sobie, jak niewypowiedziane, niestraszliwych czynów dopuszczono się, by ją stworzyć, wystarczy przywołać wspomnienia o losie mieszkańców Aldi. No, ktokolwiek pracował nad tą obrączką, pewnie sporo się na nią napracował. Tu jest oczywiście pełno psów, a jeszcze atak mrocznego ducha. Jakby piesk to było za mało. Żegnam.
Ja nie mam skrupułów w wykorzystywaniu tego, no nazwijmy to cheata. I nie dam też o ludzi w komentarzach, którzy by mnie opluwali za to. Na konsoli musiałem raz się z tymi wszystkimi przeciwnikami zmierzyć i mi naprawdę już wystarczy. Nie zamierzam specjalnie teraz trwonić czasu tylko po to, żeby tutaj coś zdobyć. I proszę, smoczy ząb, skamieniały przedmiot i świetlik. To jest akurat dość dziwne, bo chyba tutaj zdobyłem na konsoli ten antyczny klucz. Zobaczmy. Mamy drugi ten skamieniały przedmiot, czyli prawdopodobnie druga sztaba tytanitu w moim posiadaniu. Kolejny świetlik, ale ten smoczy ząb. Pokaż to, nie? To była ta broń jako pień. Oj nie! To nie ta broń, to jest maczuga. Duża pała, duża drewniana pała. To nie elegancka broń, ale jako... ale jako straszliwy przedmiot o ogromnej masie może z łatwością przełamać obronę tarczą. No, ciężko, żeby taka pała nie przełamała obronę tarczą. A co jest jej alternatywą? Broń samego Hawla na 50 punktów siły. Olbrzymi smoczy ząb, używany jako wielki młot, mocny niczym głaz, podobno został wyrwany smokowi, ale to niepotwierdzona opowieść. Pewne jest jednak to, że posiada moc mistyczną, a jego właściciel staje się odporny na magię i ogień. Czyli na przykład jak chcę walczyć ze smokami, mogę sobie to chwycić w broń i wtedy na zarówno magię, jak i ogień jestem niewrażliwy. Ale żeby niestety korzystać z tego błogosławieństwa, to muszę mieć 50 punktów siły, aby móc tę broń nosić i jej używać zgodnie z jej, powiedzmy, przeznaczeniem. Tutaj proszę. Święty dzwonek kapłana oraz dzwonek kapłana. Święty dzwonek dla ważnych kapłanów, katalizator cudów i uroków. W Dranglake było wielu kapłanów, ale król Wendrick traktował ich moce obojętnie i potrzebował ich tylko do uczestnictwa w obrzędach. Dlatego Dranglake nie było miejscem dla ambitnych kapłanów. A tutaj dzwonek, który dostajemy tak naprawdę na starcie gry. Tam jest osobne przejście przez jakąś ścianę, ale z tego co kojarzę, to chyba nie było tam nic szczególnie wartego uwagi. Tak więc odpuszczę sobie. Ale powiem wam, że naprawdę fajne kadry są na tych zdjęciach. Dobra, cela straight, to mnie interesuje. 25 minut. Zobaczmy, czy uda mi się wrócić. Czy uda mi się... Jakby się już ten nagrobek? Nie. Niestety, jeszcze nie. Dobra, wróćmy już do normalnych obrażeń może. Bo i tak tym mówię one-shotuje, nieważne czy mnie uderzę. No, tylko jeszcze wypadałoby najpierw trafiać, co nie? No, teraz niestety czeka mnie trochę... Aha, tak, za tarczę. Nie no, mam tarczę, czemu mnie chce jej... No... Czemu nie chciał jej wyjąć od razu? Kurde, że miał mówić, że się... Że fajnie, że tak sobie siedzi, no ale niestety musiał się uwolnić. Serio, zabił mnie! Nienawidzę tych mumii, naprawdę. Trafi cię jedna, nie zdążysz się podnieść i trafi cię zaraz 10 kolejnych. Mam zaklęcie, aby najpierw szukał zaklęciami. Nie ma sensu się wygłupiać z tymi mumiami. Ha, nie ma! Dobra. Kurde, próbuję to zgadnąć, ale niestety spadłem na mój głupi pysk i się zabiłem. No ale mówi się trudno. Spróbujmy dojść tam. Tu oczywiście przejście przez mgłę nie jest jeszcze od razu walką z bossem. No, choć bardzo mi takowi zbliża.
Wow, ale widzę, że katana to nieźle kroi tego olbrzyma. Odkrywamy bastion grzesznicy. I ta cała grzesznica to jest właśnie jedna z tych czterech wielkich istot, które musimy pokonać, aby właśnie zdobyć tę taką dużą, specjalną duszę. To chciałoby się. Okej, okay, to jest trochę dziwne, bo na konsoli to jest trzech tych typów, do tego jeszcze z kuszami, więc... No, brak takiej obstawy trochę mnie frapuje. Chyba, że się wszyscy na dół przenieśli. No ale to akurat sprawa na inny termin. Słony Fort. Wróćmy do Majuli, bo myślę, że... Teraz słodka Szalkła powinna... Sorry. Powinna mieć teraz dostęp. Powinna się odblokować jakaś nowa kwestia dialogowa w związku właśnie z odblokowaniem tego bastionu. Ona sobie pozycję zmieniła. Tak. Tutaj już przegadane. Dobra, najpierw opuśćmy to przymierze. Przymierze tego dzwonu. Okej, i zobaczmy. Było. Dobra, czyli... nic nowego nie ma, czyli być może kiedy zabijemy grzesznicę, to wtedy się pojawi jakaś nowa opcja. Tam sobie gość ciągle siedzi, więc nie ma co się o niego martwić. Więc dobrze. Pół godziny mamy, ale no myślę, że nie będziemy teraz lecieli po tą wielką istotę, no bo niestety samo dojście do tego przeciwnika. Ale to potrafi napsuć krwi, naprawdę. Zresztą w sumie takie, powiedzmy, intro przed następnym odcinkiem mogę wam zrobić. Jak to wygląda? No nie! No ty dziadu jeden! Czemu ja nie mam takiego przebicia na atakach? Literalnie każdy ich atak po prostu spycha mnie coraz dalej. Ale mój? Nie, mój tylko tak leciutko w miejscu może zachwiać. Chyba, że to zależne jest od broni. Nie wiem, weźmy może mieć półtora ręczny. I zobaczmy, czy go tak zachwieje. Tak, to chyba zależne od broni. Kukła człowieka. Na konsoli też tu znalazłem coś innego. Tak, widzę, że obstawa się z góry przeniosła na dół. Żegnam. Bram, 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 bram. Tej ukendensy to możesz sobie później gościu odpalić. Okay, tutaj pamiętam, że dało się zebrać przedmiot. Oro, to właśnie. Tylko, no, to trzeba odpowiednio wcześniej zeskoczyć. Okej, okay, ostry nóż. Nie jestem pewien, czy to też znalazłem tutaj na konsoli. Ale w razie W. Leci do góry. I uwaga. Tam jest mój przeciwnik. Jeden i to właśnie grzesznica. Tutaj tarcza z motywem kwiatu. Co jest? Co jest? Co jest? Co ty tu robisz?
Ej, to jest żart! Nie! Żegnam pana, do widzenia! Skąd on się tu wziął? Owszem, miał być przeciwnik, ale kompletnie nie taki przeciwnik! Miał kwestię tych durnych mumii, nie? Dobra, tutaj... Tak na konsoli pusto. Żegnam. Tu... Też. I tutaj powinien być klucz. Nie! Okej, no... Czy... A nie, tu był taki specjalny stary klucz do twierdzy potrzebny, żeby właśnie... sobie z góry taki skrót, powiedzmy, do tego przeciwnika otworzyć, żeby nie lecieć tutaj dołem, gdzie stąd wylatują też te durne mumie. O, kolejny rycerz z Hejd. Jest też przedmiot, tylko oczywiście tego nie otworzę, bo potrzebuję tego samego klucza, który otwiera te przejścia. Dobra, YOLO. Ciąg za wajchę krąg. Lecą! Lecą, żyć nie dają. Estus. Klejnot. Gin! Uff, dobra, udało się. Głównie te mumie są tutaj tą przeszkodą. Bo sorry, jak ma nagle wyleci nowo takich przeciwników, no to trochę ciężko tutaj coś zdziałać, nie? Dobra, dla pewności, nie mogę tego otworzyć z tej strony, nie? Nie. Potrzebuję klucza. 35 minut na liczniku. Dobra, nie, wiecie co? Jak już tutaj dotarłem, no to nie mogę sobie prosto odmówić przyjemności. Chociaż w sumie przyjemność może być też dość wątpliwa. Bo nie wiadomo, czy uda mi się w ogóle przeżyć walkę z tym przeciwnikiem. Ale uwaga, kluczowa walka, znaczy kluczowe, kluczowy punkt tej walki jest taki, że musicie przed wejściem na tą arenę rozpalić. No tak, nie mam klucza, nie otworzę. Oj, czyli walka będzie trudniejsza. Warto rozpalić właśnie te rynienki, powiedzmy, ponieważ te rynienki dostarczają... No, jest w tym coś łatwopalnego. Jest tam, że jest to smoła i to, kiedy to rozpalimy, to cała ta arena jest oświetlona, a co za tym idzie, nasz przeciwnik może być na dłuższy czas zlokowany. No dobra. Nie mam klucza, no to YOLO. Wchodzimy na arenę walki z pierwszą wielką istotą. O, tego robaczka znamy. No, żeby było jeszcze śmieszny, to sam boss wszystkie światełka zgasił i proszę bardzo, oto zaginiona grzesznica. Au! Tam bombeczka. No, nawet fajne obrażenia robi. Co to miało być? O, miecz też fajne obrażenia robi. Estus, proszę. Tylko paciło się znaleźć tarczę ze 100% obroną fizyczną. Tylko kurde właśnie. W ogóle tutaj właśnie to jest na bas zgrolone gdzieś na ziemi jakimś. Kiwi w ogóle jakim języku. Dobra, kolejny Estus. Zresztą nie wiem, czy mógłby lepszy klejnot. Miałem tarczę podniesioną do stanu obrażenia. XD.
Problem walki z tym przeciwnikiem jest taki, że dość często macie okazję wyprowadzić tylko jeden atak. Jakim prawem ona... Dobra, nie. No nie będę myśleć, no nie ma co myśleć czasami przy tych walkach. Odsunąłem się! No i dostałem oczywiście teraz w mordę. O dziwo, dostałem też podwójnie. Trzeba uważać na plecy, bo jak momentalnie się jej wejdzie na plecy, to on od razu odskakuje. Jeden cios maksymalnie można wyprowadzić na plecy. I to jeszcze przy dobrych wiatrach. O tak jak sobie biegła. Kurde, nie mam w ogóle... Nie mam staminy. Znaczy staminy, nie mam HP, nie mam nawet jak łyknąć sobie... Łyknąć, roztrzaskać tego durnego kryształka. A ona mnie zaraz zabije. Dobra, kryształ. Jezu, ja nienawidzę tego naskoku, zwłaszcza w tej wersji areny, gdzie jak źle wymierzysz moment, to giniesz. Bo ten naskok jest w stanie mnie zabić, chyba nawet jak mam full HP. Lepiej mieć cały czas gardę, podniesioną tarczę. Nie wiem, skąd się ta garda wzięła, no ale... No uznajmy, że wiecie, o co chodziło. Choć raczej mieliście 100% pewność. Co? Boże, co gadam za głupoty? Okej. Okay. Tarcza. Drobne leczonko, cały czas tarcza w górze, blokujemy obrażenia. Tylko tarcza niestety się w końcu zniszczy. Cios? Dobrze. To jest oczywiście pierwsze przejście, więc ten przeciwnik nie ma aż tyle życia, nie bije takich obrażeń jak na drugim, czy ho, powodzenia życzę tym, którzy tego spróbują, trzecim podejściem do gry, i tak dalej. Wtedy ten przeciwnik bije kolosalne obrażenia, tylko że wtedy ma jeszcze dwóch przydupasów. A to niestety trochę boli. Stał. A kurde, jak mi na plecki chciała wskoczyć. A trafiłem dwa razy. No i dostałem też dwa razy w pysk. Nieźle. Okej, okay, może się uda. Raz, dwa. Aj proszę, pięknie. Wielka dusza zdobyta. Dusza zaginionej grzesznicy. No i teraz nie pozostaje mi nic, jak tylko zejść tutaj na dół, zebrać tutaj ze skrzynami nagrodę, do kolejną. O, kolejna stara pachnąca gałąź oraz grzybek Elżbiety, czyli odpowiednik ryżu z Dark Souls. I tutaj mamy ognisko, które możemy... Boże, z Sekiro, nie z Dark Souls. Ognisko, które możemy rozpalić, tylko jak widzicie, tutaj miecz jest złamany. Dzięki to ognisko powinno mnie momentalnie przenieść do Majuli po rozpaleniu. Ale jeszcze zanim zapomnę, sprawdzimy sobie duszę zaginionej grzesznicy, ale też te pozostałe. Dusza strażnika ruin, stworzona przez nadzorcę więziennego. Strażnik ruin nie ma postaci cielesnej, to tylko pusta dusza tkwiąca w zbroi. Tfu! Na tego bossa. Dusza gargulca z dzwonicy, jeszcze w większej oplucie. Wyszukane kamienne rzeźby z dzwonicy pewnego dnia powołane zostały do życia. Ciekawe przez kogo. I dusza zaginionej grzesznicy, więzionej w bastionie grzesznicy. Zaginiona grzesznica przez wieczność wymierza sobie karę za grzechy popełnione w przeszłości. I no, dalej jest już jedno a to samo. Rozpalmy ognicho. Pierwotne ognisko rozpalone. Po raz kolejny. Jak widzicie, teraz wracamy do odległego płomienia. Czyli właśnie do Majuli. Proszę, tutaj Herald sobie teraz tak siedzi.
You have acquired the soul of an old one. That is more than most undead can say. If you find an Dobra, myślałem, że będzie coś nowego, ale niestety nie. Okej. Okay. 3 punkty mogę wydać, no to wydajmy wszystkie w siłę. Bo jeśli mogę mieć tarczę prześladowcy, która dodatkowo jeszcze umożliwi mi... znaczy da mi niewrażliwość na klątwy, no to im szybciej, tym lepiej. Właśnie też a propos, jak już jestem tutaj, to przejdźmy się do tego naszego maga i ulepszmy... Ulepszmy płomień piromancji. A masz płomyk? Nie masz płomyka. No to za co ulepszysz płomyk? Teraz mamy tak, mamy słodką szalkła i mamy mapę. Zobaczmy, czy słodka szalkła, czy szalkrua, nie wiem, jak się nie imię. Zostańmy przy szalkła. Powiesz coś teraz nowego? Zostawiamy. Opuść przymierze, nie mogę opuścić przymierza, bo nie jestem w żadnym. O, ale za to jak mogę, to z chęcią poproszę o ten pierścionek. Grawerowany pierścień sobie odpuszczę, ale pierścień szeftu bym za to wziął. Have you made friends with the man? He's lost it. The only thing covenant you give it. Did you see that? Już też mówiła. No kurde, myślałem, że powie coś nowego. Satisfied? I'll be around. Nie, jestem totalnie nieusatysfakcjonowany. Dobra, ale tak a propos. Pierścień wykupi od razu. Zużymy te 3 dusze. No, nawet jedna by w sumie wystarczyła. Zobaczmy, jest tu gdzieś Kale? Tu go nie ma. Zobaczmy, czy przy mapie sobie siedzi. Tak, teraz już jest. I widzicie? Zobaczcie. Tu była Majula. A tu gdzieś jest pierwotne ognisko w bastionie grzesznicy. Oh, hello again. You've made it. The map, I presume. Of course. Take a good look. Już rzuciłem okiem parę razy. Even more flames have appeared. I don't know. No, stary, pojawiły się zaledwie jeden płomień. It wasn't there when I came here before. I don't know what explains it. But there is something greatly comforting about that flame. It seems to fulfill something very precious deep within the soul. Something essential. Ten achievement za trofeum, za trofeum, za to ognicho grzesznicy trochę z lagiem wpadł, no ale ważne, że wpadł. It was blocked by a wall, something built long ago. But it was crumbling and I finished the job. Now a foul sound echoes within. Did you see the flame? I don't know what to explain. No i okej, teraz się już powtarza, czyli już nic tu po mnie. Pójdę tego w miarę dalszej eksploracji. Będziemy mogli sobie po prostu sprawdzać, jaki jest postęp tych płomieni. Leć do kota, kup se pierścień, a potem możesz lecieć dalej. Pierścień szeptów. Teraz będzie mi on oczywiście totalnie zbędny. Ale na później się przyda. Dobra. Dusza dumnego rycerza, użyjmy... Nie! Chciałem użyć 2. Dobra, to będę musiał się pilnować. Albo po prostu zużyję wszystkie dusze i się wyleweluję. Przecież ja raczej nie będę miał 41 tysięcy z tego. Tu jest nasza... Babka od cudów.
Ale właśnie, może od niej bym coś wykupił. Gargulec, strażnik, zręczny strażnik. Duża dusza nieznanego żołnierza. To możemy zużyć całe. Także... też... Niknąca dusza, no to raczej odpuścimy. I pogadajmy. This room is not as it seems. There are two, not one pathways leading out. Właśnie widzę, że jest drugie. Tu obok. This lovely thing reveals the other path. And this, you lovely thing, only runs on miracles. Shall I provide you with one? Yeah, na miracles for sure. Jak to wygląda? Ja jej daję 2000 dusz, klękam, przymykam oczy, a ona w tym czasie klika sobie guziczek, niby modli się ze mną i tak oto cudy otworzyły drogę. Sorry babka, ale ja nie jestem taki głupi jak ty mądra. Zobaczmy, mam tutaj... mam średnie leczenie, wyjątek z wielkiego leczenia, regeneracja... światełko i tak dalej... No, ale na razie nie czuję grubszej potrzeby korzystania z tego. Chociaż możemy sobie za 3000 wykupić to. Łucznie, ale dobra. Jak już mam, to wykupmy sobie jeszcze to. Rady nie chcę. Modlitwa o uzdrowienie, to się może przydać. Moc średnio, włóczni jeszcze nie mogę dobrze wykorzystywać, czy wróć, nie mogę w ogóle je wykorzystywać. Tego tym bardziej, no to sobie to odpuśćmy. No i dzwonek, ale już mam. Miracles began as tales told by we preserve their will with law, pray to their greatness, and are blessed in return. You must nourish your faith. A ty o swój portal. May the power offer your soul. Dobra, skończ gadać, kobieto, bo takie głupoty czasami gadasz. Ty wiesz, jakieś MU Centers mogę prowadzić. Znalazłoby się kilku frajerów do naciągnięcia. Dobra, to wiem, że... chyba się takie... takie mini księżyce motyle się chyba pojawiają. Tylko nie wiem, czy teraz, czy później. Bo tu on tylko sobie ognicho odkrył, bo ono będzie zaraz na... na wejściu. Tu jest kolejny ziomek. Zagajnik myśliwych, tak się nazywa to miejsce. Tamta miejscówka to jest kolejna miejscówka z areny. Ale niestety pokonanie bossa, który strzeże tamtej areny, no już jest troszkę trudniejsze. Azyl nieumarłych. Tylko to raczej... w sensie no... wątpię, że to jest ten azyl nieumarłych, ani jakikolwiek azyl z... Cza... O proszę, tu żeś się schował. Z czasów Gwyna? Ale kto wie. Minęło, no, co najmniej kilka tysięcy lat. A te budowle mogły trochę wytrzymać. Zobaczmy, jak się z nim poradzę. Okej, zwanshotuję go. Zioło brzasku. No dobra. Czy on się spawni? O dziwo nie. Ale okej, na start kolejnego odcinka myślę, pogadamy sobie z tym ziomeczkiem i dodatkowo zwiedzimy może trochę tej miejscówki. Może uda mi się nawet dojść do tamtego miejsca. Nie wiem, bo no, trochę minęło czas od kiedy grałem w to na konsoli. Plus, przypominam, już się przekonałem boleśnie, że wersja konsolowa od PC-towej diametralnie się od siebie różni. Tak więc ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Za
O, przepraszam. Zagrajmy w Dark Souls Scholar 2, Scholar of the First Sin. Trochę nie wyszło. Cześć.